Siema YouTube, Wicked Bucket z tej strony. Dzisiaj pewnie jak widzicie po tytule filmu nagramy sobie taki krótki filmik. Nie będzie to filmik merytoryczny. Nie jestem trenerem, żeby się wypowiadać na takie tematy. Nie mam odpowiedniej wiedzy do tego. Ale to będzie taki luźny filmik. Powiem po prostu jak w moim doświadczeniu to wszystko wygląda. I może dowiecie się czegoś ciekawego i zyskacie na tym. Przechodzimy do filmu. Pierwszym tipem, jaki... Parcie na szkło. Dobra, pierwszym tipem, który może być przydatny, jest ręka pod piłką. Nigdy nie trzymamy piłki tak, czyli na piłce, nigdy nie trzymamy ręki tak luźno, tylko zawsze trzymamy pod piłką. Jak idzie do nas podanie, łapiemy piłkę, zawsze mamy piłkę, rękę pod piłką, żeby móc wyjść w każdym momencie do rzutu. Ułatwia to sprawę i przy minięciu, czy przy rzucie. Pozycja potrójnego zagrożenia powinna tak wyglądać, że piłkę mamy zawsze, rękę mamy zawsze pod piłką. Dobra, drugim tipem podczas rzutu jest oczywiście zostawianie nadgarstka po rzucie i każdy wie, że oczywiście to jest oczywista, że zostawiamy nadgarstek po rzucie, ale jest tam mały szczegół, który mi poprawia celność i jest to wychodzenie piłki przez końcowe, przez fingertips, nie? Mi to trener tłumaczy, że są trzy różne techniki i pierwsza to jest wychodzenie palcem wskazującym. Wtedy zamykamy palec wskazujący w stronę kosza, wychodzenie palcem środkowym. Wtedy zamykamy palec w stronę kosza środkowy lub jeżeli wolicie przez dwa palce, czyli tak jakby patrzycie sobie tutaj na ten środek. Piłka wychodzi w ten sposób i zakończacie rzut tak, żeby mniej więcej na środku mieć palce w obręczy. A ty którą szkołę stosujesz? Ja stosuję szkołę. Która jest twoja różnia? Zależy jak mi wypadnie. Jak czuję, że mi wypada środkowym, to środkowy zostawiam. Trzecią rzeczą, która może poprawić twój rzut, jest też parabola lotu piłki. Żeby poprawić parabolę lotu, żeby ta parabola była odpowiednia, po zakończeniu rzutu, po wyprostowaniu ręki, linia łokcia musi znajdować się nad linią wzroku. Tym sposobem linia rzutu piłki będzie po prostu... Oczywiście rzut to nie same ręce, są to też nogi potrzebne do rzutu, bo stąd bierze się cała siła potrzebna do wykonania rzutu. Tutaj akurat jest to sytuacja dość nietypowa, bo nogi możecie układać jak chcecie. Co prawda niektórzy trenerzy uczą, że stopy muszą być skierowane zawsze w stronę kosza podczas rzutu, ale są trenerzy, którzy uważają, że stopy wcale nie muszą być skierowane w stronę kosza i jak można zauważyć po najlepszych zawodnikach, którzy grają w NBA, nie wszyscy mają te stopy ułożone w stronę kosza, więc można po prostu rzucać tak, jak jest wam wygodnie. Aczkolwiek no, jeżeli uczycie się dopiero rzucać i są to wasze początki z koszykówką, to myślę, że będzie to bardzo pomocne, jeżeli będziecie kierować swoje stopy w stronę kosza. Dwa tipy jeszcze. Dobra. Nie ma tyle miejsca w NBA. Następnym tipem to już chyba piąty? W każdym razie jest druga ręka, no bo wiadomo, rzucamy tylko ręką prawą, waszą dominującą, jeżeli jesteście leworęczni, no to lewą, ale rzucamy jedną ręką, ja w moim przypadku prawą, więc cały rzut wykonywany jest tą ręką. Lewa ręka służy tylko do podtrzymywania piłki i piłkę trzymamy z boku, nie w ten sposób, nie w ten sposób. Ja kiedyś zaczynając moją historię z koszykówką, trzymałem piłkę tak i w ogóle rzucałem w ten sposób. Przez co miałem zakaz rzucania od trenera, ale to jaka dłuższa historia. A poprawna technika to trzymamy piłkę z lewej strony, dzięki czemu trzymamy piłkę stabilnie, ale cały czas rzut wykonujemy samą ręką prawą i piłka wpada do kosza. I ostatni tip, najważniejszy, czyli one motion, płynny ruch od dołu do góry. Zaczynamy z dołu. Prostujemy nogi do góry, przy wykończeniu rzutu wychodzimy na palce lub wiadomo, jeżeli to jest jump shot, no to jesteśmy w powietrzu, ale prostujemy te nogi i żeby to był po prostu jeden płynny ruch, to wszystko. Fokus, okej. Dobra, on chyba będzie za głośny, więc muszę go wyłączyć. YouTube. Montowałem teraz film i skapłem się, że zapomniałem o jeszcze jednym ważnym tipie, który może wam też pomóc trafiać. I jest to wzrok na kosz przed rzutem, czyli łapiecie piłkę, pierwsze co robicie, patrzycie na kosz,
i dopiero rzucacie. Nie robicie tego w ten sposób, że dostajecie piłkę, rzucacie i w ruchu rzutowym patrzycie dopiero na kosz, gdzie ta piłka poleci, tylko najpierw zblokujecie swój wzrok na koszu, tam gdzie macie trafić i dopiero bum. To wam się przyda w różnych sytuacjach, między innymi przy ćwiczeniu takich ruchów właśnie jak hesitation, czyli zawahanie. Jak będziecie kogoś mijać, patrzycie nagle na kosz, bum, mijacie kogoś w drugą stronę, nie? Jest to po prostu istotne, jeżeli chcecie trafiać na większej skuteczności, że najpierw blokujecie swój wzrok na tym, gdzie rzucacie, a później dopiero rzucacie do kosza. No, sorry, ale ciężko jest trafić do kosza, jeżeli się go nie widzi, no nie? Nasz mózg tak jakby łatwiej mu będzie obliczyć, ile siły ma włożyć w ten rzut, jeżeli wcześniej będzie widział, w jakiej odległości od nas ten kosz jest, no nie? Tak przynajmniej ja to sobie tłumaczę, nie wiem jak wy. Dobra, wracamy do filmu, dzięki. To by było na tyle, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że mu się podobało, że wam się to przyda. Zostawcie łapę w górę i komentarz na dole. Widzimy się w następnym. We get buckets, we out. Ludzie nie będą się stosować do tych tipów, to nie będą trafiać i będą tak rzucać. Dlatego trzeba oglądać We get buckets. Słysz? Zostawcie komentarz na dole, łapę w górę i widzimy się w następnym. We get buckets, we out.